No witam cię, widzę bardzo serdecznie. Dzisiaj od 40 zł do kosy. Dawno takiego challenge'u sobie nie robiliśmy, więc oczywiście zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek od skrzyneczek oczywiście, które możecie otworzyć z kodem Croxy całkowicie za free. Jak oczywiście nowym użytkownikiem jesteś i kodu Croxy użyjesz, to taka skrzynka oczywiście na start za free dla ciebie oczywiście leci, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. A jak chcesz kodu użyć oczywiście, to logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz sobie oczywiście tutaj magiczny zielony plusik, no i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez Vikes, który właśnie ci daje skrzynkę Star za free i 10% więcej do każdej wpłaty. Oczywiście jak kodu używasz, no to możesz wziąć udział w konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda, bo jest tam oczywiście giveaway też, więc możesz oczywiście sobie dołączyć, no i oczywiście tak jak wspomniałem, kodu sobie użyj. A jak wpłacasz z kodem Croxy, no to generalnie masz do wygrania bardzo dużo fajnych skinów, tak? Tutaj bitwa na jedną skrzynkę, no okazała się niestety przegrana, bo nas tutaj wszystkich, że tak powiem, załadował, ale no właśnie, mamy tutaj oczywiście, tak jak ci wspomniałem, bardzo dużo skinów dla osób płacących z kodem Croxy. Jak wpłacisz sobie kodem i oczywiście dostaniesz taki prezent, no to znaczy, że wygrałeś. Jak nie dostaniesz takiego prezentu po wpłacie, no to musisz niestety spróbować szczęścia jeszcze raz, jak oczywiście chcesz sobie skrzyneczką jeszcze zakręcić. Mamy tutaj jakąś bitwę za 1680 plug case. Nie wiedziałem nawet, że tutaj gamma Doppler jest. Chyba jest dwójeczka w tej skrzynce, więc zobaczmy. Zaczynamy z AWP-ą, więc chyba... Co? Złotówkę kosztuje ta AWP-a. Złotówkę, stary. Nie, i patrz, patrz to, przegraliśmy o jakiś, nie wiem, o 16 groszy. No jakby ta pierwsza AWP-a ciut droższa była. Nie, no to jest ewenement. Dobra, spróbujmy teraz underdoga może sobie zakręcić. Jak coś to mój Facebook, nie? Nie masz znajomych, to do mnie piszą. Zobaczmy, 5 skrzynek AWP-a Atery jest tutaj najdroższy i ten za 12,52 jest oczywiście underdog, więc jak najgorsze skiny tutaj. Liczymy oczywiście, że uda nam się zdobyć. Kolejne otwarcie, jakieś tutaj szare MP7. To jest 17 groszy. Dwie skrzynki jeszcze przed nami. Póki co moi oponenci bardzo dobrze sobie radzą. Ale tutaj tak naprawdę jeden zły skin dla nas. W sensie jeden lepszy skin tak naprawdę, nie? O, właśnie o tym mówię. I to jest niestety bitwa przegrana. No, no, 18 zł. Tyle nam zostało. Czy tak naprawdę, czy naprawdę tak szybko się z budżetu wysypaliśmy? No, na to wychodzi. Dobra, bierzemy na 3 osoby bitwę i zobaczmy. Jest to oczywiście skrzynka eventowa, jest good knife slotter do trafienia. Tutaj instant jakiś dwóch ziutków do nas dołącza, więc zobaczmy. No, pierwsze otwarcie będzie bardzo ważne. I chyba wydaje mi się, że to jest moje. Pięknie, 8,90. No i jeszcze tutaj skrzynka za 2 złocisze na koniec. No i jest to oczywiście bitwa wygrana. Więc fajnie tutaj sobie wróciliśmy. Mamy 13,57, czyli podwaliliśmy tak naprawdę to, co w tą bitwę rzuciliśmy, i mamy 25 zł jeszcze. Może tutaj Ember Case, do tego wrzućmy Rasta. Jest to bitwa za 10 zł, 4 osoby, ale ustawię teraz underdoga i zobaczmy, jak pójdzie nam teraz. Ten underdog okaże się tutaj zwycięski. No, nie zdążę nawet botów dorzucić, bo instant do mnie ludzie dołączają. Więc zobacz, pierwsze otwarcie i szczerze nie wiem, jak to będzie. 38 groszy, fantastycznie. Tutaj Amarena Wiśniowa, no 15 zł. Mocny banger, wariacie, dziękuję bardzo za ski. Nie, co ty gadasz? Co to mi... Nie, to jest żart, stary, czemu to kosztuje 5 zł ten scout? Ja nie mogę, i 3 dychy wygrał. No przecież to mógł być taki banger, że no naprawdę mogliśmy tak do tego wrócić. No dobra, spróbujmy sobie na pocieszenie tutaj chocolate case. Albo wiecie co, chocolate case na buście zostanie nam wtedy jeszcze coś takiego wrzucić. Nie może, będzie to za dużo, ale możemy wtedy chyba... Czekaj, czekaj, bo ja tutaj zaraz to rozpracuję. A może coś takiego po prostu. No dobra, zróbmy coś takiego, bitwa na 4 osoby, bitwa underdog i zobaczmy. No jeżeli tej bitwy nie wygramy, no to niestety tutaj będziemy musieli uznać wyższość moich przeciwników dzisiaj i klasycznie, że tak powiem, pogodzić się z przegraną i z tym, że challenge'u po raz kolejny no nie udało się wykonać. Pierwsze otwarcie, no szczerze, średnio bardzo. Ostatnia skrzynia, no i dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie.